wycieczkę po Indiach Południowych rozpoczynamy w mieście Kanchipuram, leżącym w stanie Tamil Nadu. Jesteśmy w hinduistycznej świątyni Ekambareswarar, inaczej świątyni władcy drzewa mango, która jest dedykowana Shiwie. Wahaną, czyli wierzchowcem Shiwy, jest byk Nandin. Świątynia Ekambareswarar jest jedną ze świątyń związanych z pięcioma żywiołami. Ta jest związana z żywiołem ziemia. Pozostałe żywioły to woda, ogień, powietrze i eter. W świątyni są odprawiane codzienne, cotygodniowe i co dwutygodniowe rytuały. Obchodzone też są dziesiątki festiwali przez cały rok. Świątynny kompleks ma powierzchnię 93 tysięcy metrów kwadratowych. Bykowi Nandin poświęcono oddzielny pawilon. Przy świątyni jest zbiornik wodny. Wierni uważają, że woda ma właściwości lecznicze. Wykorzystuje się ją do ablucji i podczas niektórych obrzędów. Ścisłe sanktuarium otacza korytarz zwany korytarzem tysiąca filarów z licznymi kapliczkami i ołtarzami. Lingamy będące wyobrażeniem Shiwy. Uważa się, że rosnące tu drzewo mango liczy 3,5 tysiąca lat i wydaje 4 rodzaje owoców mango. Wieżowa brama świątynna, czyli Gopura. W tej świątyni są 4 takie wieże z 4 stron świata. To wieża południowa, która ma ponad 59 metrów wysokości i jest jedną z najwyższych w Indiach. Opuszczamy świątynię Ekambareswarar i przenosimy się do leżącej niedaleko świątyni Kailasanathar, która także jest poświęcona Shiwie. Świątynia została wybudowana na planie kwadratu około 700 roku naszej ery. Jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych miasta Kanchipuram. Po wewnętrznej stronie ściany okalającej świątynię jest wbudowanych 58 niewielkich kapliczek poświęconych różnym formom Shiwy.
sanktuarium znajduje się 16-boczny lingam z czarnego granitu uosabiający Shivę. Fundamenty zostały wykonane z granitu, a wszystkie budowle i rzeźby z piaskowca. Wyjście nazywa się Bramą Urodzenia. Mahabalipuram to niewielkie 15-tysięczne miasto. W VII i VIII wieku było dużym portem nad Zatoką Bengalską. Szendobylskie krowy spotykamy nawet na plaży. Mahabalipuram znane jest przede wszystkim z licznych zabytków z VII i VIII wieku. Cały zabytkowy kompleks, na który składa się wiele obiektów, w 1984 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jednym z najbardziej znanych obiektów zabytkowego zespołu jest ogromna skalna płaskorzeźba Narodziny Gangesu. Ma ona 10 metrów wysokości i 30 metrów długości. Przedstawia moment sprowadzenia na wysuszoną ziemię rzeki Ganges w wyniku modłów Arjuny. Rzekę wyobrażał strumień płynący szczeliną przez całą wysokość płaskorzeźby. Obecnie szczelina jest sucha. Po lewej stronie płaskorzeźby jest mandapa, czyli świątynia wykuta w skale. Ta jest poświęcona Krisznie. Na kolumnach są wykute mityczne postaci Wiala, będące hybrydą wilka i lwa. Reliefy na ścianie przedstawiają wiejskie życie w Indiach w VII wieku, wplecione w mityczną historię Kriszny. Wykuta z monolitycznego głazu świątynia Ganeszy z końca VII wieku. Niedaleko świątyni Ganeszy, na niewielkim zboczu, stoi ogromny granitowy głaz, zwany maślaną kulą Kriszny. I chociaż wydaje się, że głaz jest niestabilny i ledwie stoi na zboczu, to podjęta w 1908 roku próba jego stoczenia w dół przy użyciu 7 słoni skończyła się niepowodzeniem. Głaz ma 6 metrów wysokości i waży około 250 ton. Wąskie przejście między wysokimi głazami prowadzi do świątyni dedykowanej twórcy bogów hinduskich, Bramie, Wisznu i Shiwie. Pierwsza kaplica jest poświęcona Wisznu, środkowa Shiwie i ostatnia Bramie. Lingam Shiwy w środkowej kaplicy. Varaha to kolejna skalna świątynia z końca VII wieku. Lakshmi, bogini szczęścia, bogactwa i piękna, żona Wisznu. Wisznu jako Varaha, czyli we wcieleniu dzika, na ręku trzyma Budevi, boginię ziemi. Bogini Durga jest wcieleniem bogini Parvati, małżonki Shivy. Wisznu mierzący niebo, ziemię i odległość między nimi. Świątynia Olakanisvara dedykowana Shiwie, dalej latarnia morska. Niedokończona brama wejściowa Raya Gopuram do świątyni Minakshi. Bogini Minakshi jest wcieleniem bogini Parvati, żony Shiwy. Thank you.
skład zabytkowego kompleksu Mahabalipuram wchodzi także grupa 5 monolitycznych budowli znanych jako 5 wozów. Ich hinduska nazwa to Pancharatas. Są to świątynie pochodzące z VII wieku, dedykowane hinduskim bogom. Każda z nich nosi nazwę jednego z 5 braci Pandawów, bohaterów epickiego poematu Mahabharata. Świątynia Draupadi Rata z wizerunkiem bogini Durgi, a obok Arjuna Rata. Draupadi była wspólną żoną braci Pandawów. Słoń obok świątyni Nakula Sahadeva Rata. Bhima Rata jest największą świątynią w tej grupie. Dharmaraya Rata, nazwana imieniem najstarszego z braci Pandawów i dedykowana Shivie. Obiekty zostały wycięte z pojedynczych głazów różowego granitu i wyrzeźbione w formie świątyń. Byk Nandin, wierzchowiec Shivy. Odwiedzamy jeszcze jeden obiekt w zabytkowym kompleksie Mahabalipuram. To przybrzeżna świątynia Shivy. W odróżnieniu od poprzednio odwiedzonych świątyń wyciętych w skałach, ta została zbudowana z bloków granitu i jest datowana na VIII wiek. Jest jedną z najstarszych tego typu świątyń w Indiach Południowych. Świątynia jest otoczona rzeźbami byka Nandina. Shiva, jego żona Uma, czyli Parvati, oraz pierworodny syn Shivy, Skanda, bóg wojny obronnej. Zbiornik wodny, tradycyjnie budowany przy świątyniach hinduistycznych. Mahabalipuram na przełomie grudnia i stycznia odbywa się trwający miesiąc festiwal tańców hinduskich. Właśnie rozpoczyna się kolejny występ. Tu kończymy pobyt w Mahabalipuram i przenosimy się do miasta Tiruvannamalai. W Tiruvannamalai znajduje się poświęcona Shivie świątynia Arunachalesvara, związana z żywiołem ognia. Do świątyni prowadzą 4 wieże bramowe, z których najwyższa ma 11 kondygnacji i 66 metrów wysokości. Makieta kompleksu świątynnego. Sala 1000 kolumn. Kompleks świątynny zajmuje 10 hektarów, na których pobudowano wiele sanktuariów. Codziennie odbywa się 6 rytuałów oraz dziesiątki świąt i festiwali przez cały rok. Każdej pełni księżyca dziesiątki tysięcy pielgrzymów okrążają boso wzgórze Arunachala, u stóp którego leży świątynia. Trasa liczy 14 km i według wierzeń spacer usuwa grzechy, spełnia pragnienia i pomaga uwolnić się od cyklu kolejnych narodzin. W świątyni jest 5 obszarów, w każdym jest święty byk Shivy, Nandin. Początki świątyni sięgają IX wieku. Z tego okresu pochodzą jej mury i wieże. Wschodni i zachodni mur mierzą po 210 metrów, południowy 451, a północny 480 metrów.
również przechodzący przed świątynią wierni oddają cześć żywiołowi ognia. Opuszczamy Tiruvannamalai i udajemy się do Puducherry. Puducherry to 200-tysięczne miasto na terenie dawnych Indii francuskich. Najpierw odwiedzamy ashram, czyli ośrodek medytacyjny założony w 1910 roku przez bengalskiego filozofa Sri Aurobindo. Do ashramu przybywają ludzie z całego świata, by przy grobowcu wielkiego uczonego znaleźć spokój ducha, oddać się jodze i medytacji. Obok głównego budynku są pomieszczenia, w których przebywają medytujący. Kręci się tu wiele wszędobylskich małp, szukających okazji do zdobycia pożywienia. Teraz jesteśmy przed Bazyliką Najświętszego Serca Jezusowego, będącą orientalnym przykładem architektury neogotyckiej. Kościół konsekrowano w 1907 roku. Jezus w otoczeniu 12 apostołów. Bazylika ma 50 metrów długości, 48 szerokości i 18 wysokości. Puducherry zostało założone w 1674 roku przez francuską kompanię wschodnioindyjską. W 1956 roku zostało przekazane Indiom. Przy nadmorskiej promenadzie wznosi się pomnik Mahatmy Gandhiego. Bezpośrednio do promenady przylega dzielnica założona przez Francuzów, zwana Białym Miastem. Świątynia Manakula Vinayagar, poświęcona słoniogłowemu bogowi Ganeszy, jest popularnym miejscem pielgrzymek. Pobyt w Puducherry kończymy na jednym z licznych bazarów w indyjskiej dzielnicy otaczającej Białe Miasto. Niedaleko Puducherry leży eksperymentalne miasto Aroville. Jest ono zrealizowaną utopią opracowaną na fali europejskich i indyjskich prądów myślowych uosabianych przez filozofa Sri Aurobindo. Zostało ono założone w 1968 roku na pustynnym terenie przez grupę osadników przybyłych ze 124 krajów świata i wszystkich indyjskich stanów.
Obecnie na obszarze 20 km2 mieszka tu około 2500 osób 52 narodowości, głównie Europejczyków. Miejscowość ma status odrębnego terytorium i jest samowystarczalna pod względem produkcji energii, dóbr konsumpcyjnych, usług, edukacji i opieki medycznej. Makieta miasta. Z okolic Puducherry przejechaliśmy do Tanjavur. W okresie od IX do XIII wieku miasto było stolicą władców Imperium Chola. Obecnie liczy około 300 tysięcy mieszkańców. Idziemy do znajdującej się w centrum miasta świątyni Brihadeshwara, dedykowanej Shiwie. Świątynia została wybudowana na początku XI wieku przez Rajaraję I. Jej cała konstrukcja jest wykonana z granitu. Zużyto go 130 tysięcy ton. Świątynia jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w stanie Tamil Nadu. Posąg świętego byka Nandina został wyrzeźbiony w pojedynczym głazie i ma 2 metry wysokości, 6 metrów długości i waży 25 ton. Wieża świątynna ma 66 metrów wysokości. Kopuła na szczycie wieży świątynnej spoczywa na pojedynczym bloku granitu ważącym 80 ton. Lingamy będące wyobrażeniami Shiwy. W tym wielkim kompleksie ciągle trzeba prowadzić prace remontowe i konserwacyjne. Sala społeczności, a za nią sala zgromadzeń. Widok na wejście od wewnątrz. Świątynia Parvati, małżonki Shiwy. Kompleks świątynny został wzniesiony na planie prostokąta o wymiarach 241 na 122 metry. Wejście do sanktuarium. We wnętrzu jest wyobrażenie Shiwy w postaci ogromnego kamiennego lingamu. Do tej wewnętrznej komnaty mają wstęp tylko kapłani. Wnętrze niewielkiej świątyni Ganeszy. Jego wierzchowcem jest szczur. Świątynia znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2010 roku obchodzono jej 1000-lecie. Kaplica Kartikeyi albo Skandy, bogini śmierci i wojny. Jedna z licznych galerii sztuki w Tanjavur. Na koniec
koniec pobytu w Tandżawur odwiedzamy manufakturę, w której odlewane są figurki z brązu metodą traconego wosku, znaną już w starożytnym Egipcie. Tak będzie wyglądała po wyczyszczeniu odlana przed chwilą figurka. Objazd po stanie Tamil Nadu kończymy w Madurai. Jest tu świątynia Minakshi, będąca miejscem kultu małżonki Shivy. Niestety wewnątrz, nawet za opłatą, nie wolno było filmować ani fotografować. Prezentujemy zrobiony z zewnątrz widok wejściowej wieży północnej. Madurai jest drugim co do wielkości miastem w stanie Tamil Nadu. Liczy około 1,5 miliona mieszkańców. W oddali widać wieża świątyni Minakshi. Ze stanu Tamil Nadu przejechaliśmy do stanu Kerala. Na terenie plantacji trzymane są słonie. Chętni mogą poruszać się po terenie na ich grzbiecie. Awokado, papaja, kakaowiec, bananowiec. Helikonia, kawa arabika, kurkuma, wanilia. Kardamon, cynamon, nie brakuje też ciekawskich małp. W miasteczku Tekady uczestniczymy w pokazie starożytnej sztuki walki zwanej Kalari Payattu. Prawdziwe pochodzenie tej sztuki walki nie jest dobrze udokumentowane, ale uważa się, że sięga ono kilku tysięcy lat i rozpoczęło się w Kerali. Kalari Payattu uważana jest za matkę sztuk walki i wywodzi się z niej wiele innych wschodnich sztuk walki, takich jak na przykład karate, kung fu czy jiu-jitsu. Yeah.
Na wzgórzach w okolicy miasteczka Tekady uprawia się herbatę. Kościół malowniczo położony wśród herbacianych wzgórz. Jedziemy teraz do Alepy, skąd wypłyniemy w rejs po kanałach i rozlewiskach Kerali. Na takiej mieszkalnej łodzi spędzimy dzień i przenocujemy. Większość łodzi to pływające hotele dla turystów. Po rozlewiskach pływa ich ponad 2000. Słynne rozlewiska Kerali tworzy 5 jezior, do których wpada 38 rzek. Wszystko jest połączone ogromną ilością większych i mniejszych kanałów, tworząc wodny labirynt o długości około 900 km. Zacumowaliśmy na nocleg. Na łodzi są sypialnie z łazienkami, kuchnia i jadalnia. Zanim zajdzie słońce, idziemy na spacer wzdłuż kanałów i pól ryżowych. A to już świt. Za chwilę odcumujemy i popłyniemy do Alepy, by autobusem ruszyć w dalszą drogę. Na rozlewiskach rozpoczyna się ruch. Thank you.
to już miasto Cochin. Jesteśmy przed kościołem świętego Franciszka, który jest najstarszym kościołem zbudowanym w Indiach przez Europejczyków. Tu w 1524 roku został pochowany Vasco da Gama. Grób zachował się do dziś, mimo że szczątki wielkiego żeglarza już w 1539 roku przeniesiono do Lizbony. Charakterystyczne sieci rybackie trafiły tu w XIII wieku z Chin i są symbolem tego miasta. Sieci wiszą na ciężkich drewnianych konstrukcjach. Poruszane są wahadłowo w dół i w górę. Są wykorzystywane przy wysokim stanie wody. Mamy okazję obejrzeć, jak one funkcjonują. A tu rybacy wykorzystujący do połowów tradycyjną łódź. Wróciliśmy do centrum miasta i jesteśmy przy Bazylice Santa Cruz, czyli Świętego Krzyża. Była wybudowana przez Portugalczyków, a następnie rozebrana przez Brytyjczyków i wybudowana niemal od nowa. Kościół został ustanowiony bazyliką w 1984 roku przez Jana Pawła II. W pobliżu bazyliki można obejrzeć zabytkową łódź. Jest tu też posąg Boga Ganeszy. Wóz świątynny. Spacer niewielką dzielnicą żydowską. Żydzi malabarscy byli w Cochin już w VIII wieku. Obecnie prawie ich tu nie ma. Synagoga Paradesi, która powstała w 1568 roku. Pałac Matanczery, zwany Pałacem Holenderskim, został wybudowany w 1545 roku przez Portugalczyków jako prezent dla ówczesnego Radży Cochin. Pralnia prowadzona wspólnie przez 45 rodzin. Wszystko odbywa się tu ręcznie, a praca trwa 7 dni w tygodniu. Kilkanaście osób tej swoistej spółdzielni spędziło przy pracy w pralni całe swoje życie od wczesnego dzieciństwa. W prasowalni używa się żelazek o wadze 8 kg, grzanych znajdującym się w środku rozżarzonym węglem ze skorup orzecha kokosowego. Przy pralni jest suszarnia na wolnym powietrzu. Wieczorem oglądamy spektakl teatru Katakali. Zanim rozpocznie się przedstawienie, możemy obejrzeć wykonywanie makijażu aktorów. Początki teatru Katakali sięgają XVII wieku, ale formą nawiązuje on do teatru sanskryckiego sprzed 2500 lat.
Jest to rodzaj pantomimy. Artyści ruchem, mimiką i gestem ilustrują pradawne opowieści o wielkich hinduskich bohaterach, bogach i demonach, najczęściej na podstawie Ramayany i Mahabharaty. Przed spektaklem aktor prezentuje układy rąk, mimikę i gesty wykorzystywane w teatrze Kathakali. A to już spektakl. Odbywa się on na wolnym powietrzu, na niewielkiej platformie. Udział w nim bierze dwóch aktorów. Opowieść przekazywaną gestami i tańcem śpiewają dwaj śpiewacy stojący z tyłu sceny. Towarzyszą im muzycy grający na bębnach. Te tradycyjne przedstawienia są pokazywane od września do maja. W finale dobro zatriumfowało nad złem. Jesteśmy teraz w Chennai, niewielkim miasteczku na przedmieściach Cochin. Leży ono na wyspie Wipin. Jest tu plaża o długości 10 km. Chińska sieć. Wyspa jest połączona groblą ze stałym lądem. Na plaży zebrało się wiele ludzi wypoczywających wczoraj, by podziwiać zachód słońca. Opuściliśmy Chennai i jedziemy do miasta Uty. Odwiedzamy tu kościół pod wezwaniem świętego Stefana z 1831 roku. Po wybudowaniu kościół był dostępny tylko dla Brytyjczyków. Uty leży na wysokości 2240 metrów nad poziomem morza.
jesteśmy w mieście Mysuru w stanie Karnataka. Brama do nowej świątyni Bhubaneshwari, wybudowanej w latach 50. XX wieku. Pałac Mysuru, zwany też Amba Vilas, jest królewską rezydencją panującej do dzisiaj dynastii Wadiyar. Pierwszy pałac był wybudowany w tym miejscu w XIV wieku. Z terenami pałacowymi sąsiaduje świątynia Bhubaneshwari. Do pałacu prowadzą okazałe bramy. To brama główna, jest otwierana tylko w czasie 10-dniowego festiwalu Dasara oraz dla dygnitarzy odwiedzających Maharadżę. Po pożarze nowy pałac w obecnym kształcie został wybudowany w latach 1897-1912. Wieża pałacowa ma 44 metry wysokości. Pałac jest otoczony rozległym ogrodem. Pałac Mysuru jest jedną z największych turystycznych atrakcji w Indiach. Rocznie przybywa tu ponad 6 milionów turystów. Mysuru liczy około 1 miliona mieszkańców. Jego początki sięgają XVI wieku. Charakterystyczny widok dla indyjskich miast. Krowy chodzące po chodnikach czy leżące na ulicach to codzienny widok. Wszystko, co pochodzi od krowy dającej mleko, jest uważane za magiczne, uzdrawiające i święte. W Mysuru, podobnie jak w innych miastach indyjskich, funkcjonują liczne bazary. Wieczorny spacer po okolicy pałacu Mysuru. Pomnik jednego z Maharadżów z dynastii Wodeyar. Kolejny poranek w Mysuru. Całe grupy fotografują się u stóp demona Mahishasury. Wieża bramowa do świątyni Chamundeshwari, bogini od wieków czczonej przez Maharadżów Mysuru. Niedaleko jest świątynia byka Nandina, wierzchowca Shivy. Został wyrzeźbiony ze stojącego tu głazu. Ma prawie 5 metrów wysokości i 7,5 metra długości. Niedaleko Mysuru leży miasto Srirangapatna. Całe miasto jest otoczone rzeką Kaveri, która utworzyła rzeczną wyspę. W centrum starannie utrzymanego ogrodu wzniesiono islamskie mauzoleum sułtana Tipu, jego ojca i matki.
Obok mauzoleum są groby wielu krewnych sułtana. Miasto Sharavana Belagola jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych wyznawców dżinizmu. Na wzgórzu Vindhyagiri znajduje się prawie 18-metrowy posąg Gomateshwary, uważany za najwyższy monolityczny posąg na świecie. Na 150-metrowe wzgórze prowadzą schody wykute w skale. Po tych 600 schodach wierni powinni wchodzić boso w strojach bez szwów, kobiety w sari, a mężczyźni w doti. W centrum jest staw zwany Białym Stawem, od którego miasto wzięło swoją nazwę. Niżej widać wzgórze Chandragiri, na którym jest również dżinijska świątynia. Dżinizm jest systemem filozoficznym i religijnym, który powstał w Indiach około VI wieku przed naszą erą. Zbiór zasad regulujących życie wyznawców obejmuje powstrzymanie się od zadawania cierpienia wszelkim istotom żywym, od kłamstwa, od kradzieży, od cudzołóstwa i od posiadania zbędnej własności. Gomateshwara, zwany też Bahubali, któremu jest poświęcone to miejsce, walczył o władzę nad królestwem, a pokonawszy w walce brata, uświadomił sobie bezsens tego zwycięstwa, oddał mu władzę i poświęcił się dążeniu do duchowego oświecenia. Posąg Gomateshwary powstał około 980 roku. Dżinijski święty został przedstawiony nago na znak rezygnacji z dóbr tego świata i obrośnięty pnączami, co symbolizuje głębię pogrążenia się w medytacji. Co 12 lat w ramach dżinijskiego święta odbywa się namaszczenie głowy Gomateshwary. Ostatni raz miało to miejsce w 2018 roku. Buduje się rusztowanie, z którego przez kilka godzin posąg polewany jest mlekiem zmieszanym z miodem, wodą ze świętych rzek, klarowanym masłem, mleczkiem kokosowym, namaszczany jest szafranem, pastą sandałową, cynobrem i obsypywany daktylami, migdałami, makiem, płatkami kwiatów i srebrnymi monetami. Widokiem ze wzgórza Indragiri, świętego miejsca wyznawców dżinizmu, kończymy nasz pobyt w Indiach Południowych.